włączona? Tak, włączył. Witam wszystkich. Chciałbym Was serdecznie Wam pogratulować, że przyszliście, że znaleźliście czas w sesję, żeby wpaść na takie wydarzenie. I mam nadzieję, że wydarzenie Wam pomoże zdać sesję śpiewająco. A więc, żeby nie marnować czasu, bo tak myślę, że i tak większość osób, podejrzewam, że duża część może jeszcze się spóźnić 5-10 minut, bo tak zwykle to bywa na wykładach, chciałbym Wam pewne informacje przekazać, które myślę, że mogą Wam się przydać w życiu codziennym. A więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jak to się zaczęło. I to nie w kontekście, że tak powiem, studenczych mechanizmów, tylko ogółem. Bo wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo ważna. Dużo osób z nas nie zauważa na co dzień, że tak naprawdę, jak skończymy studia, nie mamy gwarantowanego nic. W postaci takiej, że nie mamy doświadczenia i tak w zasadzie też nie mamy powiedzmy konkretnej wiedzy, którą moglibyśmy pod niej wykorzystać. W takiej formie, że na przykład powiedzmy wchodzimy gdzieś, od razu wiemy, co chcemy robić i mamy, że tak powiem, jakieś kwalifikacje. I też zauważyłem, że dużo osób z moich znajomych właśnie z tego powodu ma też coś takiego, że właśnie po skończeniu swoich studiów narzeka na to, że nie może znaleźć pracy, bo tak naprawdę przecież nie ma żadnego doświadczenia. Z pytaniem, czy coś robili, że tak powiem, po studiach, w trakcie studiów, odpowiadają, że nie, ja się tylko uczyłem. I w sumie do głowy mi przychodzi taka rzecz, że w sumie, skoro tak naprawdę mam podczas studiów dużo wolnego czasu, to czemu, że tak powiem, go jakokolwiek nie wykorzystać przy okazji nie dbać o swoje lepsze jutro. I tutaj nie mówię, że tak powiem, konkretnie o, powiedzmy, działalności w konkretnym, że tak powiem, przedsiębiorstwie czy coś, tylko byłem tego, o tym, żeby wszystko próbować. Więc zacząłem, więc u mnie, że tak powiem, przełomowy rok był rok 2017, w którym to zacząłem, powiedzmy, myśleć o tym, że co ja będę właściwie robił po studiach. Więc brałem udział we wszystkich w dużej ilości projektów i tak w zasadzie podobało mi się to, ale najgorsze było to, że po jakimś czasie, że tak powiem, to mijało i w konsekwencji po tym, że tak powiem, nic nie mogłem zrobić. Nie miałem w ogóle żadnych osób, które po prostu mogłem dalsze projekty prowadzić. Więc po jakimś czasie zacząłem działać w różnych organizacjach. I problem był jeden w tych organizacjach. Większość z nich była sformalizowana. Czyli tak naprawdę możecie spytać, czemu jest tutaj startup i korporacja? Ano dlatego, że duża część organizacji działa jak korporacja. Głównie te stare organizacje. I mam tutaj na myśli, prawda, że masz przydzielone dokładne zadanie, które masz robić, ale tak naprawdę oprócz tego zadania nic nie możesz więcej robić, więc tak naprawdę ograniczysz się tylko w jakimś poszczególnym elemencie i to jest przede wszystkim najgorsze. Bo tak naprawdę osoby w naszym wieku dbają o długotrwały rozwój. I chcemy, że tak powiem, się rozwijać cały czas, a nie tylko w jednym elemencie. Więc przede wszystkim mi się to nie spodobało, że są sformalizowane. I doszedłem po jakimś czasie do wniosku, że jednak najlepiej byłoby dla mnie uczestniczyć w jakimś nowym tworze, który, że tak powiem, zagwarantuje mi wszystko i będę, że tak powiem, mógł się rozwijać i osiągać rzeczy, które, że tak powiem, nawet te stare, sformalizowane organizacje nie mogą osiągać. Tylko pytanie nadeszło takie. Co by tutaj, że tak powiem, najlepiej robić? I pomyślałem sobie, że organizacja wydarzeń i stworzenie, że tak powiem, Student Change Makers, w zasadzie współstworzenie, byłoby najlepszą rzeczą. I dlatego po jakimś czasie zaczęliśmy tworzyć ten projekt i w sumie osiągać takie rzeczy, które wydaje mi się, że na ten moment, po działalności mniej więcej miesiąca, są dla większości korporacji, w zasadzie tych startupów, z tych organizacji działających jak korporacje, niemożliwe. I tutaj w sumie na ten przykład chciałbym Wam do Was zakończyć, też przemówić, że warto czasami swój los, że tak powiem, wziąć w swoje ręce, nie czekać, że tak powiem, na cuda i nie narzekać po studiach, że się nie ma żadnej pracy, jak się w czasie studiów nic nie robiło i wychodziło się z założenia, że tak naprawdę dobrą pracę, czy cokolwiek masz po znajomości. Nie, trzeba ciężką pracę, ale mamy czas, żeby tą, że tak powiem, pracę cały czas robić. I chciałem na koniec Wam powiedzieć, że w sumie po tygodniu mieliśmy mniej więcej takie statystyki i wydaje mi się, że przerosły oczekiwania wszelkie, że przede wszystkim większość organizacji działających jak korporacje podejrzewam, że
praktycznie nigdy nie będzie miała takich statystyk, albo, że tak powiem, rzadko się coś takiego zdarza. I tutaj chciałbym Wam podziękować, że mnie wysłuchaliście. I zachęcić przede wszystkim do lajkowania, przede wszystkim portalu facebookowego Student Change Makers, ponieważ tam myślę, że będzie bardzo dużo ciekawego kontentu i więcej tego typu wydarzeń, które Wam pomogą w rozwijaniu się. Dziękuję. A więc, przechodząc do części głównej. Ja jestem częścią główną? Chyba tak. Yeah. Chciałbym zapowiedzieć naszego prelegenta, który przede wszystkim jest trenerem technik pamięciowych, entuzjastą amerykańskiego podejścia w dziedzinie nanotechnik i przede wszystkim uważa, że nauka może być przyjemna, jeżeli tylko odpowiednio dogadamy się z mózgiem. Maciej Łuczak, wielkie brawa. Dzień dobry, szanowni studenci. Ja nazywam się Maciej Łuczak i tak jak Mateusz tutaj wspaniale mi zapowiedział, pięknie dziękuję, zajmuję się treningiem technik pamięciowych. Czym są w ogóle techniki pamięciowe? To są takie metody ułatwiające zapamiętywanie, ale ja do tej całej filozofii dokładam jeszcze kilka zdań. Bo to jest coś więcej. To jest tak naprawdę narzędzie do dogadywania się z waszym mózgiem poprzez język, w którym ten mózg odbiera tę wiedzę jako atrakcyjną. Ja to nazywam taką seksowną wiedzę w ten sposób, ponieważ mózg lubi atrakcyjne obrazy, mózg lubi skojarzenia, a niestety nasza szanowna szkoła podstawowa, gimnazjum, średnia szkoła, w tych instytucjach nikt nam nie powiedział, jak się uczyć. No chyba, że ktoś wam powiedział, to podnieście ręce, to naprawdę będę pod wrażeniem, ale mnie osobiście nie zdarzyła się taka sytuacja. I generalnie na tej podstawie stwierdziłem, na studiach będąc, a kiedy przygotowywałem się do pierwszej wyjściówki na studiach, cholera, nie potrafię się uczyć. Jestem gościem zdolnym, kreatywnym, fajnym, a przystojnym i w ogóle, ale generalnie z tymi technikami uczenia się średnio. Bo nie mam pojęcia, jak dotrzeć do swojego mózgu, jak sprawić, żeby ta wiedza była dla mnie łatwa do przyswojenia. No i na tej podstawie, na podstawie tego rozczarowania, o Mateusz, jaki jesteś ładny, patrz, ale może jednak ja, dobra. Na tej podstawie tego rozczarowania, tym, że nie potrafię się uczyć, stwierdziłem, no to się nauczę, jak się uczyć, tak? Więc zacząłem studiować literaturę amerykańską, media amerykańskie głównie. Dlaczego amerykańskie? Dlatego, że Azja i Ameryka są oczywiście grubo przed nami, tak? Więc trzeba czerpać od najlepszych. No i tak się zaczęła fascynacja od najprostszych mnemotechnik, tych najbardziej grubych, do takiego momentu, że stwierdziłem, wow, to jest niezłe, ja potrafię się uczyć, nie wiem, w godzinę, rzeczy, które normalne osoby się uczą, nie wiem, w dzień. No i doszło do tego, że faktycznie się tym mega zajarałem, wykręciłem sobie fajną średnią na studiach, bo ostatnia średnia u mnie to jest 5.0 i generalnie stwierdziłem, że no dobra, to może coś więcej, no bo zaprosiła mnie koleżanka, bez szczegółów może będę mówił, ale miałem ją uczyć, tak? Jak się uczyć właśnie, bo przygotowała się do kolosa z jakiejś tam biotechnologii i tak dalej. Cześć, fajnie, że jest. No i faktycznie, jak uczyłem tę koleżankę na kawie, no tak się okazało, że mija nam godzina, dwie godziny, a ona przerobiła cały materiał i ma taki efekt wow. Wiecie, tego się to może szybko nauczyć, tak? To jest niesamowite. No i faktycznie, mega szybko zapamiętała cały materiał tymi moimi metodami i powiedziała coś takiego, co mnie mega zmotywowało. Maciej, ty powinieneś być jakimś coachem pamięciowym, nie? Tak sobie myślę, no, mogę być, nie? Czemu nie? Na tej podstawie zajarałem się naprawdę na maksa i zbudowałem taki biznes. Oparty na tym, że trenuję ludzi w tym, jak mają zapamiętywać. Pojawiają się u mnie tak naprawdę cały wachlarz demograficzny, bo są to dzieciaki, nastolatki, studenci, dorośli, dyrektorowie, nawet osoby 60+. Była u mnie taka klientka, która właśnie miała koło 60 i tak mówi, no panie Macieju, bo ja generalnie tak już nic nie pamiętam, nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ja mówię, no dobrze, sprawdzimy, tak? No i zrobiłem jej test takiej krótkiej pamięci. No i wszystko pamiętała, bezbłędnie. Zrobiłem jej test metod moich, wszystko bezbłędnie, tak? Więc myślę sobie,
kurczę, ci starzy ludzie tak w siebie nie wierzą, mają taką super pamięć, a myślę sobie, że są jacyś schorowani, tak, bezwartościowi, bo ten mózg nie pracuje. Okazuje się, że pracuje super, bo nawet jak masz przeciętną pamięć, to możesz z niej zrobić arcydzieło, ale do tego sobie dzisiaj przyjdziemy. I generalnie tak, to jest jeszcze taki slajd, może tutaj jeszcze po tym zostanę. Wy tutaj przyszliście dzisiaj dlatego, że boli was sesja. Macie jakiś problem z tą sesją, tak? No bo taka jest motywacja. Cześć, czy boli cię sesja? Czy boli cię sesja? Sesja. Powiedz nam, jakie masz odczucia względem tego, że przygotowujemy się do sesji. I ten temat tej prezentacji to jest właśnie, jak się uczyć przed sesją, żeby nie bolało. Co cię boli w sesji? Sesja. Cała sesja. Okej, okay, super. Dzięki bardzo. Brawo. Dzięki. Dało, brawo. Super. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, więc nie przygotowałem się na to, ale bardzo fajna. A czy wy moglibyście im powiedzieć, bo ja chcę, żeby to była komunikacja, co was w tej sesji boli? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czy ktoś by coś mógł powiedzieć? Nikt nie wie, co go boli podczas sesji. Mózg boli, okej. Okay. Fajnie. Taki materiał uważany za nieciekawy. Mhm. A na przykład z jakiego kierunku? Czy zależy od osoby, ale ja filozofię mam. Filozofia. Czyli jest dużo takiej pamięciowej ostrej i tak naprawdę nie wiadomo, co tam chodzi, tak? Takiej teorii. Okej. Okay. Okej, okay. To ma sens? Czy jeszcze ma jakiś pomysł? Dużo materiału, mało czasu. Dużo materiału, mało czasu, okej. Okay. Ktoś jeszcze coś? Stres. Stres. Mhm. Ale ten stres często idzie też w parze z tym, że jest mało czasu, no nie? Jakby często sam koreluje. A ktoś jeszcze coś chce powiedzieć? Za mało snu. Ok. Czy może kolega coś tam powie więcej? Mówimy właśnie o tym, co wpływa na to, że boli nas sesja. Brak czasu. Brak czasu. Ok, super. No dobra. Generalnie wszystkie wasze argumenty, ja uważam, że jest na nie jedna uniwersalna odpowiedź. Według mnie tą odpowiedzią jest zestaw, dobre nawyki plus metody uczenia się. I ja przez metody uczenia się bardziej rozumiem techniki pamięciowe, ale żebyście też wynieśli z tego wartość typowo praktyczną, bo ja nienawidzę teoretyzować, jest to dla mnie bez sensu, to zacznijmy sobie od takich trzech praktycznych tipów, jakie wam mogę sprzedać, dobra? I tak, według mnie współczesnym synonimem do słowa student jest paparazzi. Dlaczego? Czy znacie takie osoby, które robią zdjęcia slajdu? Sami robicie? Okej. Okay. To jest generalnie według mnie słabe. Dlaczego? Bo robiąc zdjęcia slajdą, po pierwsze, wasz mózg nie wykonuje aktywności związanej z tym, co mówi do was wykładowca. Czyli on coś mówi, a wy tego nie przetwarzacie, bo to jest tak. Coś takiego, prawda? Tylko tak biernie wciskacie guzik, żeby się zapisało zdjęcie. To po pierwsze, nie buduje się ślad pamięciowy, tak? Po drugie, uczenie się ze zdjęć marnej jakości w JPG dla mnie straszny ból. Nienawidzę tego. Generalnie jestem bardzo cyfrowy, lubię się uczyć z kompa, ale tylko z takich plików tekstowych. Zdjęcia absolutnie nie. I teraz trzeci argument to jest generalnie to, że w trakcie notowania własnego już przy okazji coś możecie przetworzyć i na przykład zrobić sobie streszczenie tych slajdów, które pokazuje wam wykładowca. A tak to wszystko macie w skali 1 do 1, w ogóle tego nie czytacie. Udało się, że połowa z was tych slajdów ze zdjęć w ogóle nie czyta potem, tak? Więc moja rada dla was, notujcie aktywnie. Nawet jak przedmiot jest nudny, to wykorzystujcie swój styl notowania. Jak lubicie stawiać serduszka nad i, stawiajcie. Mózg to kocha, tak? Lubicie rysować narządy różne? Rysujcie, tak? Mózg to lubi, naprawdę. Pamiętaj, że ja sobie teraz żartuję. Tak jest. Musimy budować obrazy w trakcie notowania. Lubicie podkreślać? Podkreślajcie. Lubicie serduszka? Róbcie wszystko, byleby dobrać się ze stylem waszego uczenia się, ale notujcie. Bądźcie aktywni, bo wasza pamięć się wam odwdzięczy. A tak czy siak musicie wykonać tę robotę, żeby aktywnie do tych slajdów podejść. Czy to będzie tutaj stąd, czy to będzie w JPG potem na kompie, tak? Konsumpcja. Ja proponuję podejście minimalistyczne względem mediów społecznościowych. Każdy z nas ma teraz smartfona, który codziennie atakuje nas czymś takim jak piu, piu, piu. Cały czas jest jakiś dźwięk z tego telefonu. Stajemy się powoli niewolnikiem Zuckerberga, bo on, ten Messenger w ogóle teraz,
Ja nie potrafię nawet tego wyłączyć, żeby to mi nie wikało, tak? I jak chcecie się uczyć do sesji, a co chwilę jest takie pił, 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 no to ciężko trochę, nie? Bo ważniejsze jednak jest to, co napisał chłopak albo dziewczyna, tak? Niż to, co powiedział Belfer na zajęciach i teraz się go uczę. Ja proponuję minimalizm względem mediów społecznościowych. Moja pierwsza rada dla studenta XXI wieku: wyłącz powiadomienia. Tinder poczeka, Facebook poczeka, Instagram poczeka, tak? Najpierw nauka, najpierw rzeczy, które chcesz robić, a potem dopiero social media. Ja jestem sam osobiście osobą bardzo zaangażowaną w media społecznościowe, ale staram się też mieć taki dystans, taki balans, żeby to mi nie zawracało w głowie. Że jak się uczę, to wyłączam to, włączam dźwięki i wszystko idzie w odstawkę, tak? I teraz dezorientacja. To jest taki punkt, na którym ja chcę zbudować resztę wykładu. Punkt, o którym już trochę mówiłem. Czyli to, że my nie mamy wiedzy o tym, w jaki sposób się uczyć. Bo jak się was teraz spytam, w jaki sposób się uczycie, to co mi odpowiecie? Wkuwanie. No właśnie. A co to jest wkuwanie? Czyli po prostu staramy się zapamiętać słowa, najczęściej powiedzmy bez żadnych skojarzeń, czyli po prostu tak wkucie dla wkucia, żeby to egzaminie zapomniał, to egzaminie zapomniał. Wow. Wkuwanie, tak? Okej. Okay. Mapę myśli, może. Mapa myśli, super. Ojcem mapy myśli jest Tony Guza i on poleca, żebyśmy w mapie myśli używali jak najwięcej kolorów. I ona jest też trochę dla ludzi leniwych. Po prostu tam sobie pięknie możemy notować w taki sposób, że raz popatrzymy i wszystko już ładnie pamiętamy, tak? Więc mapa myśli jest super krokiem. To już jest krok, który wychodzi poza świadomość takiego przeciętnego ucznia. Ale wkuwanie. Jeżeli wasze uczenie się polega na tym, że bierzecie tekst z prawa, medycyny, czegokolwiek, cokolwiek studujecie i robicie tak, że czytacie, 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 czytacie. Po godzinie już nic nie pamiętacie w ogóle. To nie ma sensu. Robicie sobie krzywdę. Moja propozycja jest taka, żeby z mózgiem dogadywać się w sposób, jaki on lubi. A nikt w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum, w technikum nie powiedział nam, jak to robić. To było tak, że podszedł do nas Belfer, wziął na przykład stosy książek, tak? Przed nami położył, tak? Powiedział, ucz się tego, tak? Ale nie powiedział, jak się uczyć. To tak samo, jakbyśmy podchodzili do kursu na prawo jazdy i instruktor powiedziałby nam, masz tu kluczyki, pojedź na miasto, nie? Tak to wygląda. I dlatego ja postanowiłem sprawdzić na własną rękę, jak się w ogóle uczyć, tak? I teraz przejdźmy sobie do tego, o czym dzisiaj najbardziej chcę mówić, czyli tej największej wartości, jaką chcę wam dać. Techniki pamięciowe. Mój sposób na to, jak sobie poradzić ze studiami. Sposób sprawdzony nie tylko przeze mnie, ale przez autorytety, którymi jakby się posiłkowałem. Jest na przykład Alex Mullen. To jest jednocześnie trzykrotny mistrz świata w zapamiętywaniu, czyli on bierze udział w takich turniejach, gdzie tam zapamiętują sobie te cyfry liczby pi, układy kart, zdjęcia, jakieś tam twarze i tak dalej. Ale jednocześnie on jest też studentem medycyny. Więc on wszystko może praktycznie sprawdzić na tych studiach, tak? I ja generalnie podłapuję mniej więcej na przykład jego metody, bo myślę sobie, jak on ma to na studiach, ja też mogę, tak? Bo są książki, które mówią, że ci wszyscy ludzie, którzy są w stanie zapamiętać 2000 cyfr z rzędu, mają takie same mózgi jak my tu wszyscy. Tylko oni znają świetne metody. O to w tym chodzi, tak? Nie wiem, czy to tutaj. Zobaczyłam mnie i koniec. Fajnie. Okej. I prosiłbym was, żebyśmy w tej części praktycznej notowali. Żebyście zaczynali sobie coś do notowania. Może być smartfon, laptop, jakieś kartki, cokolwiek. To było super, jakbyście mieli. Ja chwilę poczekam. Cześć, chcesz się nauczyć technik pamięciowych? Trafiłyście idealnie, bo właśnie idziemy z całym takim fajnym mięskiem. Tylko wyciągnijcie sobie jakieś kartki, dobra? Albo jakiś smartfon, tak? Do notowania.
ktoś z was się uczył albo uczy się języka obcego? Okej, dziewczyny, powiedzcie mi, jak to robicie? Studia masz języka obcego, super. A jak na przykład uczysz się słówek? Zapisuję na kartce i wieszam na ścianie na przykład nad biurkiem. Jak na to patrzę, to jak staram się to zapisać. Okej, super. Masz takie widoczne miejsce, tak? Jasne, fajne. A koleżanka? Wkuwasz, jak Mateusz mówił, wkuwany. Dobra. Czy wszyscy mają coś do notowania? Czy ktoś jeszcze potrzebuje czasu? Koleżanki, które doszły? Wszystko jest okej, dobra. Więc nauczymy się teraz 5 słówek z języka niemieckiego najprostszą metodą pamięciową, jaka istnieje. Poprzez skojarzenia. I chciałbym, żebyście teraz na kartce wypisali sobie 5 mebli, jakie macie, gdy wchodzicie do swojego mieszkania. Wszyscy wyobrażamy sobie swoje własne mieszkanie. Od momentu wejścia idziemy sobie chronologicznie poprzez wszystkie meble. Jest mebel pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To może być lodówka, kaloryfer, szafka, jakieś okno, jakaś podłoga gdzieś tam charakterystyczna, uwalona czy gdzieś. Nieważne. Grunt, żeby to było charakterystyczne i chronologiczne. 5 mebli z rzędu. Jak porywam te wszystkie muzyki, fajnie. Ktoś ma jakieś problemy z tym ćwiczeniem? Coś pomóc? Wszyscy pięknie wszystko wiedzą. Nice. Czy są już wszyscy gotowi? Czy ktoś jeszcze potrzebuje czasu? Wszyscy gotowi. Ok. Z czym nam się kojarzy słowo hajs? Z dużą ilością hajsu, nie? Dokładnie. Gorący moglibyśmy sobie skojarzyć z ogniem, prawda? Na przykład, bo ogień jest gorący. Więc zróbmy sobie taki obraz, że podchodzicie do pierwszego mebla w waszym mieszkaniu, a najlepsza przyjaciółka albo najlepszy przyjaciel wrzuca pieniądze do ognia, bo jest taki bogaty, że ma pełno hajsu. I po prostu może jej palić, dobra? To sobie też zapiszcie. Najlepszy przyjaciel albo przyjaciółka podpala sobie hajs w ogniu, gorącym ogniu. Robi tak, to z takim słegiem, że aż podpala sobie cygaro od tych banknotów. A co to znaczy słegiem? Nie wiem, myślałem, że wiesz. No, nie właśnie. Okej, okay. Mamy obraz hajs gorący. Czy wszyscy sobie wyobrazili i zapisali? Tak? Okej, okay. To powiedzcie mi, co po niemiecku oznacza słowo hajs? Okej. Okay. Jak jest gorący po niemiecku? Okej. Okay. Teraz mamy klein mały. Więc klein skojarzymy sobie z małym poprzez skojarzenie. Okej. Okay. Przy meblu drugim, jaki sobie wyobraziliście i zapisaliście, wyobrażamy sobie małego dzidziusia, który ma pieluszki z Calvina Kleina. Ma po prostu takie wypasione pieluszki, kupione z ten hajs z tego ognia, że ma tam taką metkę Calvin Klein, ok? I to nam ma się skojarzyć z Klein mały. Czy wszyscy zapisali? Czy jeszcze potrzebujecie raz czasu jakiegoś? Powiedzcie mi teraz, jak jest po... Co oznacza klein po niemiecku? Mały. Jak jest po niemiecku mały? Jak jest po niemiecku gorący? Co oznacza hajs po niemiecku? Jak jest klein? Dobra, super. Ok, szarf ostry. Generalnie szarf według mnie można skojarzyć z szarfą. Ostry z sosem ostrym. Więc wyobraźmy sobie przy meblu numer 3, że jakiś żongler, albo jakiś iluzjonista. Wow, yeah! To była jakaś, co to, jak to się nazywa, takie przyspieszenie? Spoilery były. Wyobraźmy sobie, że przy meblu numer 3 jakiś iluzjonista wymachuje szarfą z sosem ostrym. Tak mocno, że aż was tym sosem upieprzył, ok?
Czyli przy meblu numer 3 iluzjonista wymachuje szarfą sosem ostrym. Czy wszyscy to mają? Jeszcze koleżanka pisze, widzę. Czy nie? Pytanie z mojego wypadu. Okej. Okay. Jaki jest ostry po niemiecku? Szarf. Co znaczy szarf po niemiecku? Ostry. Jak jest klein? Co znaczy klein? Mały. Co znaczy hajs? Jak jest mały po niemiecku? Klein. Jak jest gorący po niemiecku? Hajs. Szarf po niemiecku to? Ostry. Hajs. Szwach, czyli słaby. Tu troszeczkę trzeba pokombinować, tak? Bo wiadomo, że nie każde słowo da się ułożyć w taki sposób, żeby ono było sexy. Więc zróbmy sobie coś takiego. Przy meblu numer 4 jest bejsbolista, który trzyma jakąś chińską piłkę ze strasznie słabymi szwami. Że jak tą piłką rzuca, to te szwy się rozwalają w powietrzu i leci z tego piach. Czyli piłka ze słabymi szwami. I to nam powie szwach słaby. OK, czy wszyscy mają? Ktoś tam jeszcze pisze. Jakie słabe szwy, tak? No ta piłka. Cały czas piach zleci. Piach leci na podłogę. Piłka walnęła o ścianę jeszcze przy okazji. To jest też fajne, że podczas tego możecie sobie wyobrazić wszystkie zmysły. Czyli na przykład czujecie ten sos ostry, albo tą temperaturę tego ognia i tak dalej, i tak dalej. OK. To powiedzcie mi, jaki jest słaby po niemiecku. Szwach po niemiecku to? Klein po niemiecku to? Szarf po niemiecku to? Hajs po niemiecku to? A jak jest gorący po niemiecku? A szarf to znaczy? Dobra, jaki jest słaby? Nice. Ok, ostatnie słówko. Gros, czyli duży. To mógł być jakiś grosz. A na przykład ja wybrałem sobie duży groszek. Więc przy meblu numer 5 wyobraźcie sobie taki olbrzymi groszek. Może z tego mebla wychodzić, jak to jest jakaś kanapa czy coś, to może z tego mebla wychodzić taki olbrzymi groszek, na którym jest pełno ludzi. Bo jest taki ogromny, że tam po prostu ludzie sobie robią z tego zjeżdżalnię, ok? No jak tam? Jeszcze ktoś tam się zmużdża. Ok. Jaki jest duży po niemiecku? Gros po niemiecku to? Ok. A klein? Szarf? Hajs? No dobra. A jak jest słaby? Nice. To teraz powiedzcie mi w kolejności chronologicznej tych 5 słówek. No szwach, gros, tak. Dobra, ale powiedzcie mi teraz na przykład od tyłu, ze znaczeniami. Ekstra. Właśnie wam pokazałem, że macie, chciałem powiedzieć tak brzydkie słowa, ale bardzo dobre mózgi. A, dobra, ktoś może powiedzieć, że słówka spoko, nie, ale z cyframi sobie poradzisz, chłopie, nie? Poradzimy sobie. Wystarczy, że taki zestaw na przykład takich cyferek sobie rozbijemy na 3 człony. To jest generalnie mój numer telefonu, więc warto go pamiętać. I teraz tak. Do każdej takiej cyfry teraz przyporządkujemy sobie skojarzenie wizualne. I na przykład z czym nam się kojarzy piąteczka? Mnie się osobiście kojarzy z jakimś haczykiem, na którym coś można powiesić. Czy to jest OK? OK. Więc. Piąteczka jest haczykiem. Wyobraźmy sobie, że 0 jest jajkiem. Wyobraźmy sobie, że szósteczka jest przygarbionym kurczątkiem. No bo szósteczka to taki przygarbiony jakiś grubasek, nie? Jak mam jajko, niech będzie kurczątko. I zbudujmy teraz z tego kontekst, jakąś zabawną scenę. Moja propozycja jest taka. Kapitan Hack rozciachał jajko, z którego wychodzi przygarbione takie grube kaczątko, kurczątko. O. To jest nasza scenka na 506. 5 haczyk, 0 jajko, 6 przygarbionych kurczątko. Kapitan Hack rozwala jajko, wychodzi z niego kurczątko, takie przygarbione grube, dobra?
To jaki jest pierwszy cztery? Jakie są? Tak, okej. Okay. 0-3-1. Moja propozycja. 0 to żarówka, 3 to 3 bit, a telewizor to będzie nam mówił o TVP1, dobra? Więc człowiek o kształcie głowy, człowiek, który zamiast głowy miał żarówkę, jadł sobie 3 bita i oglądał sobie TVP1, wiadomości. Ok? Powiedzcie mi, jaki jest drugi zestawcy? Dokładnie tak, a pierwszy? A drugi? Ok. 307, powiedzmy, że coś z trzmielem może być na przykład, żeby nam się kojarzyły te pierwsze trzy literki. Może być trzmiel, może być trzask. Wybrałem sobie trzmiela. 0, czyli piłka. Coś okrągłego. 7 niech będzie kabiną prysznicową. Bo jak się tak przyjrzymy, nie? No to jest taki prysznic, nie? I taka słuchaweczka. Więc wyobraźmy sobie, że to jest prysznic. Czyli trzmiel rzuca piłką koszykarską do kosza, który wisi na kabinie prysznicowej. Ok? Ma to sens? Czy nie? Ok, fajnie, że nie ma. Dobra. To powiedzcie mi, jaki jest mój numer telefonu? Ja słyszę, że ma sens. Fajnie, dobrze. Nice. To teraz nie umieścimy sobie tego we własnym mieszkaniu. Można mieć pytanie? Tak. Czemu zmieniasz przypisanie konkretnych cyfr? Moglibyśmy zrobić tym samym. Mhm. Moglibyśmy zrobić to metodą taką, że zapamiętalibyśmy sobie wszystkie różne skojarzenia do odpowiedniej cyfry. Że 0 zawsze będzie jajkiem, 1 zawsze będzie świecą, 2 zawsze będzie łabędziem, 3 zawsze będzie czymś, co sobie tam jeszcze wymyślisz, tak? Na przykład. Natomiast na potrzeby tego wykładu musiałbym na przykład wtedy zrobić coś takiego, że wypiszę wszystkie cyfry i musiałbym kazać to wkubać, tak? Więc to by zaburzyło całą dynamikę prezentacji, nie? Ale to dobre pytanie. Generalnie jest taka metoda, że możesz sobie zapamiętać reprezentacje wizualne wszystkich liczb dwucyfrowych na przykład, tak? Więc mógłbyś mieć w pamięci wszystkie obrazy do wszystkich liczb od 0 do 99 na przykład, tak? Natomiast na potrzeby tej prezentacji to po prostu byłoby to za dużo czasu. Ok. Dzięki. Proszę bardzo. Więc wcześniej umieszczaliśmy sobie konteksty we własnym mieszkaniu. Wyobraźmy sobie jakieś tam meble i tak dalej. Spróbujmy teraz zrobić to z grą wideo. Czy ktoś kojarzy tę grę? Dedas 2 na CSGO, dokładnie. Więc wykorzystamy sobie przestrzeń z tej gry, żeby uporządkować sobie w głowie te wszystkie cyfry, ok? Czyli na przykład pierwszy filar to jest takie jakieś tam miejsce A, samochód to jest miejsce B, brama to jest miejsce C. I mamy tak, przy tym filarze A jest nasz kapitan Hak, który rozleta jajko jakimś haczykiem i wychodzi z tego jajka kurczątko. To jest jaki numer? I teraz tutaj jest żarówko głowy, oglądający, jedzący 3 bita, oglądający TVP1, czyli? I przy C jest trzmiel rzucający piłką do prysznica, czyli? Tu powiedzcie mi, co jest tutaj? Jaki numer? Tutaj? Tutaj? Ekstra. Powiedzcie mi, jak dzisiaj poznaliście słówka z niemieckiego? Od początku do końca, ze znaczeniami. Od tyłu? Ekstra. To powiedzcie mi teraz, jakiego numeru telefonu? Ekstra. To były dwa ćwiczenia, które są takie, żeby powiedzieć sobie, o, te techniki takie fajne, nie? A teraz popatrzmy sobie na to akademicko, no bo my nie mamy w podręcznikach jakichś tam cyfr do nauczania się, czy tam mieliśmy tych słówek, tak? Mamy jakieś tam rzeczy akademickie. Nie wiem, ktoś studiuje prawo, to ma mnóstwo jakichś wykładni, jakichś tam praw rzymskich i tak dalej. Ktoś studiuje medycynę, to ma mnóstwo anatomii. No jak to wkuć, nie? Siedzisz przy tym i się nic nie wchodzi. Dlatego weźmy sobie dzisiaj taką lekcję anatomiczną jeszcze zróbmy. Lekcja nazywa się hipokamp. Nauczymy się trochę o hipokampie. Postaram się wam wytłumaczyć na podstawie skojarzeń, do czego on służy, ok? Może tak być? Więc
Hipokamp to jest takie narzędzie, które bierze udział w procesie konsolidacji. Powiedzcie mi, czy hipokamp moglibyśmy z czymś skojarzyć? Ekstra. I co jeszcze? O, tak. Na przykład ten hipokamp, taki obóz nie jest tam. To nie jest obóz, ale wiadomo, o co chodzi, tak? A konsolidacja? Dokładnie tak. Super. Czyli, moi drodzy, wyobrażamy sobie, teraz wykorzystamy te aura. Wchodzimy sobie przez te drzwi tutaj, podchodzimy do tego pięknego roll-upa Sharpeo i tutaj widzimy, że hipopotam gra sobie w jakąś grę na konsoli. Okay? Hipopotam gra na konsoli. Słyszycie jego trzaski, jak na tym padzie nawija, jak śmierdzi, bo z jeziora jakiegoś wyszedł i tak dalej. Wszystko czujecie. OK? Wszystko zapisujcie. Bardzo was proszę. To jest ważne. Dam nam tyle czasu jeszcze. Czyli tak. Przy tym rolapie Sharpeo Hipcio gra sobie na konsoli. Czyli hipokamp bierze udział w procesie konsolidacji. Takie jest nasze skojarzenie tej definicji. Czyli powiedzcie mi, hipokamp w jakim procesie bierze udział? Ekstra. Pamięć. Generalnie hipokamp jest głównie odpowiedzialny za pamięć. A jedną z funkcji pamięci jest m.in. odtwarzanie informacji. Tutaj zróbmy sobie takie skojarzenie, że przychodzi DJ z pendrive'em USB i wyobraźmy sobie, że przy roll-upie student z Changemakers jest jakaś konsola, na przykład taka, nie wiem, może jakaś, jak to się nazywa, gramofon na przykład, tak? Z wejściem USB i ten DJ to wejście wpina i leci jakiś kanał informacyjny, na przykład jakieś TVP Info albo jakieś radio informacyjne. Czyli, jeszcze raz, pamięć reprezentuje nam ten DJ z pendrive'em, który podchodzi tutaj do tego roll-upa student, wbija go w gramofon i leci kanał informacyjny, bo pamięć służy za odtwarzanie informacji, ok? Czyli jeszcze raz, wchodzimy sobie tutaj do tej auli. Co jest tutaj? Czyli co? Hipokamp bierze udział w procesie konsolidacji. Tutaj? No właśnie, kto może powiedzieć? Tak, tak. Generalnie on odpowiada za pamięć, która między innymi odpowiada za odtwarzanie informacji. Dokładnie tak. Orientacja przestrzenna to jest proces uświadamiania położenia ciała. Więc wyobraźmy sobie, że do tych schodków podchodzi na przykład detektyw Rutkowski ze swoimi gorylami w kominiarkach z kompasem i szuka jakiegoś trupa. Coś takiego sobie zróbmy. Wchodzi detektyw Rutkowski przez te drzwi tutaj, mija Hipcia i naszego DJ-a, do tych schodków podchodzi z kompasem i szuka ciała. Dlaczego? Bo orientacja przestrzenna, czyli ten kompas, on mówi o orientacji przestrzennej, to jest proces uświadamiania sobie położenia ciała. A Rutkowski szuka jakiegoś trupa tutaj, tak? Więc coś takiego sobie zróbmy. Czyli jeszcze raz. Wchodzimy sobie do auli z naszymi wyobrażeniami. Co jest tutaj? Czyli? Bierze udział, tak. Tutaj? Hipokamp odpowiada za? Której jedną z funkcji jest? A orientacja przestrzenna, za którą też odpowiada hipokamp, co oznacza? Położenie ciała. Dokładnie tak. Jeszcze raz powiedzcie, co odpowiada ten hipokamp za pamięć i za? Tak, i za tutaj orientację przestrzeni, która jest czym? Uświadamianie położenia ciała w przestrzeni. Dokładnie tak. Układ limbiczny, czyli układ, który reguluje emocje, bo hipokamp jest częścią układu limbicznego. Więc wyobraźmy sobie na przykład wasz najlepszy przyjaciel albo przyjaciółka. Jest strasznie w złym humorze, na maksa zły. Coś się strasznego stało. I żeby się rozerwać, postanawia zagrać w limbo.
Znaczy taką grę limbo, tak się przekroczył taką rurką, nie? Wiecie, o co chodzi? Okej. Okay. No i żeby się zabawić i trochę odstresować, to pod takim limbo sobie podchodzi, tutaj. I od razu jest jej lepiej, jest taka zadowolona, taka szczęśliwa, tak? Ta koleżanka albo kolega. Czyli tak, układ limbiczny reprezentuje nam to limbo, a regulacja emocji to, że najpierw była zła, zły, przeszła pod limbo i jest już jej lepiej, ok? Czyli jeszcze raz. Tutaj. Co było? Czyli co? Mówcie już, kończymy od razu. Tak. Czyli? Jakiego układu jest częścią hipoka? Który odpowiada za co? Ona jest, ten hipokamp, jest niedużą strukturą w płacie skroniowym. No jakbyśmy tak czytali, jest tak bez sensu, kurde, kiedy to wkuje, nie? To zamieńmy sobie niedużą strukturę na niedużego chłopca, a płat skroniowy na taką czynność, że chłopca boli głowa, więc wciera sobie lód w skronie, ok? I powiedzmy, że wyobrazimy to sobie na przykład tu przy tym kabelku, w tym gniazdku. Że jest taki nieduży chłopak, którego rozbolała głowa i masuje sobie skronie lodem. Dlatego, że boli go głowa, czyli te skronie masuje. I to nam reprezentuje to, że to jest nieduża struktura, bo jest nieduży chłopak, a te skronie, które on masuje lodem, reprezentują to, że on jest w płacie skroniowym. To powiedzcie mi, w jakim płacie jest poka? Ok. A jest to mała czy duża struktura? Ok. Dobra, liczba 2. Z czym wam się kojarzy liczba 2? Jakiś pomysł? Z parą na przykład, dokładnie. Ja pomyślałem o bliźniakach, na przykład bracia Roczek, albo na przykład rodzeństwo słabe, może siostry Godlewskie na przykład. Więc wyobraźmy sobie, siostry Godlewskie tak powiedzmy występują w dwójkę, tak? Że przy tych drzwiach tutaj siostry Godlewskie są w jacuzzi i coś tam sobie śpiewają, prawda? Bo jest to są dwie siostry Godlewskie. O tym pamiętam. Trochę wam sprawdzę mózgę, nie? Ale tak jest. Czyli tak. Liczbę 2 reprezentuje nam para sióstr Godlewskich. A powiedzcie mi teraz, tak, ile jest tych par hipokampu? To jedna para, zobaczcie, dwie jakby są takie pasolki tam mocno do par. Ok, to powiedzcie mi teraz, w jakim płacie występuje? Jest to duża czy mała struktura? Ok. A powiedzcie mi, wyobrażając sobie, jaka jest liczba? Dokładnie tak. A powiedzcie mi na przykład, w jakim procesie bierze udział hipokamp? Dobrze. A hipokamp odpowiada za pamięć, której jedną z funkcji jest? Hipokamp odpowiada też za orientację przestrzenną, czyli za? Okay. On jest częścią układu limbicznego, który... Hipokamp, jeśli chodzi o budowę, składa się ze stopy. Moja propozycja, jest na przykład Marcin Gortat albo jakiś Michael Jordan, jakiś duży koszykarz, który ma takie duże stopy, może być Shaquille O'Neal. I on tutaj, taki Marcin Gortat, ma tak duże stopy, że po prostu ledwo chodzi, że tak chodzi, to nie jest na takie duże stopy. Tak sobie chodzi, że aż może po prostu przejść nawet metra, ok? I to jest przypomnienie o tym, że pierwszym elementem budowy hipokampu jest stopa. Czyli powiedzcie mi, jaki jest pierwszy element budowy hipokampu? Ok. Drugi element budowy to jest koryto. Więc tutaj wyobraźmy sobie, jak kolega ma na imię? Filip. Przy Filipie jest takie duże koryto z pieniędzmi w środku i nasi politycy z Polski kłócą się o hajs tego koryta.
wszyscy jak jeden taki mąż się odchudzą, wyciągają jak najwięcej dla siebie, dobra? Na tej zasadzie. Pierwszy element budowy hipokampu. Drugi element budowy hipokampu. Ok. Teraz przejdźmy sobie do elementu numer 3. Tutaj kolega, jak ma na imię? Denis? Tak, ok. Denis, tak jeszcze raz? Denis. Ok, Denis. To przy Denisie tutaj wyobraźmy sobie strzępę, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że lew wybiegł z zoo i w ogóle nie ogarnia, co się dzieje. Jest wśród ludzi, nie wie, jak się zachować i na przykład wziął jakiemuś dzieciakowi po drodze watę cukrową. I z tej waty, że nie wie, jak to w ogóle jeść i tak dalej, robi strzępy. Wszystkie te strzępy tej waty lądują tam gdzieś Denis na tutaj, dobra? Bo masz wokół siebie jakieś takie strzępy różowej waty, dobra? I to nam przypomina o strzępu. Czyli jeszcze raz. Pierwszy element budowy hipokampu. Stopa. Drugi. I trzeci. I teraz coś nazywam hipokiller. Czyli coś, co szkodzi hipokampowi. Coś, co jest dla niego takim zabójcą. Generalnie kortyzol, czyli taki hormon stresu, tak? Więc wyobraźmy sobie, może, że tutaj przy koleżance, jak się nazywasz? Natalia. Przy Natalii jest taki ogromny kord do tenisa, na którym są takie małe hipopotamki. A że przez to Roger Federer nie może rozegrać swojego meczu, to jakiś snajper z takim karabinem na wodę próbuje te hipopotamki przestraszyć. Czyli kord reprezentuje kortyzol, hipopotamki hipokamp. Czyli przegrywamy hipopotamki z tego kortu, no bo kortyzol szkodzi hipokampowi. Ok? Dlaczego nie strzelamy ostrą amunicją? Bo nie chcę, żebym skończył w sądzie. Wiesz, o co chodzi? Nie, naprawdę. To się wydaje śmieszne, nie? Ale potem ja mam na przykład klientów, którzy mają 11 lat. I ja im powiem, że ktoś zabija hipopotamy, nie? To potem ci rodzice wiesz, o co chodzi? Trochę średnio. Ok, czyli co zabija hipokamp? Ok. To teraz taki mini kurs. Na razie będą pytania takie zamknięte raczej. I rozpoczniemy sobie tak. Chciałbym, żebyście odpalili sobie jakąś nową kartkę, w tym notatniku w smartfonie, albo na laptopie, albo nową kartkę, żebyśmy dali jakąś jakość fizyczną. Ok. Więc generalnie tak. Hipokamp bierze udział w procesie. Nie mówicie pisać. Hipokamp bierze udział w procesie. Pisze. Odpowiada między innymi za pamięć, która między innymi służy do. Odpowiada również za coś takiego jak orientacja przestrzenna, która jest niczym innym jak. Jest częścią układu limbicznego, który odpowiada za. Tu jestem zły, tu jestem szczęśliwy. Znajduje się w płatach skroniowych. A jakiej wielkości jest to struktura? W jakiej liczbie występuje hipokamp? Pierwszy element budowy hipokampu to drugi element budowy hipokampu to trzeci element budowy hipokampu to Denis, czemu nie piszesz? Dwuja. No i obok Natalii, powiedz mi, jak się nazywa ten zabójca hipokampu? Ten, który go uszkadza. Też może być, ale wchodzi mi o ten hormon stresu, w innym słowie. Musicie pisać. Ok, to był pierwszy kolos. Z pytań zamknięty. Powiedzcie mi, kto
odpowiedział prawidłowo na wszystkie 10 pytań. Ręka do góry. Okej, okay, a 9 albo mniej? No dobra, okej. Okay. Teraz zróbmy sobie coś takiego. Kolejny kolos będzie polegał na tym, że powiecie mi, jakie 5 słówek z niemieckiego dzisiaj poznaliście? Od pierwszego do ostatniego. Piszcie sobie. Wypiszcie. Napiszcie po niemiecku z definicją po polsku. Okej, okay, czy wszyscy napisali, czy jeszcze coś potrzebuje czasu? Jeszcze ktoś pisze. Okej, okay, kto zna wszystkie 5 słówek bezbłędnie? Mhm. Dobra. Teraz powiedzcie mi, a właściwie napiszcie, jaki mam numer telefonu. Mam wyciszony niestety. Ok, kto wpisał cały numer? Z numerami super idzie ekstra. Dobra, widziałem, że z tym hipokampem jeszcze potrzebujecie mojego wsparcia. Więc otwórzmy sobie cały nasz zbudowany kontekst. Pod tym Sharpeo Hipcio gra sobie na konsoli. Czyli hipokamp bierze udział w procesie konsolidacji. Pod tym rolapem mieliśmy tego DJ-a, który wkłada pendrive'a, żeby odtworzyć kanał informacyjny. No bo hipokamp między innymi odpowiada za pamięć, która odtwarza informacje. Tutaj mieliśmy pana Rutkowskiego, który z kompasem szuka jakiegoś ciała na przykład, tak? Czyli generalnie chodzi nam tutaj o to, że orientacja przestrzenna, bo trzyma ten kompas, służy do określenia położenia ciała. Hipokamp jest częścią układu limbicznego. Więc koleżanka, kolega, układ limbiczny generalnie reguluje emocje. Więc kolega, koleżanka, najlepsza gdzieś tam wasza, jest najpierw smutna, ale gra sobie ze znajomym w limbo, super się bawi i nagle jest happy, nie? Yeah. Więc układ limbiczny, regulacja emocji. Częścią tego układu jest hipokamp. Tutaj nieduży chłopiec wciera sobie w skroniowy lub. Dlatego, że hipokamp występuje w płacie skroniowym, jest to nieduża struktura. Tutaj siostry Godlewskie piją sobie szampana w jacuzzi, bo są we dwie, czyli para, czyli liczba jest 2, bo hipokamp występuje podwójnie. Pierwszym elementem budowy hipokampu jest Marcin Gortat duże stopy, czyli stopy, tak? Stopa. Drugim elementem mieliśmy teraz strzępek, tak? Nie, jeszcze było tutaj, co było? Koryto, dokładnie. Koryto było typu, było pełno hajsu, tak? Dokładnie. Czyli mamy koryto. I tutaj koło tenisa mieliśmy strzępek, czyli ta wata cukrowa z tego lwa, gdzieś tam wychodzi w jakiś strzępek, tak? No i obok Natalii, na korcie hipopotamy są po prostu przestraszone, bo ktoś strzela w niebodą, czyli kortyzol. To jest coś, co uszkadza hipokamp. No bo te hipcie trzeba wypłoszyć z tego kortu, ten kortyzol nie uszkadza. Czyli jeszcze raz, prosiłbym was, żebyście teraz odpowiedzieli na pytanie otwarte. Dostajecie od waszego nauczyciela pytanie. Opisz mi, czym jest hipokamp. Między innymi możesz wypisać, w jakim układzie występuje, w jakiej liczbie, w jakim płacie. Za jakie rzeczy odpowiada, jak najwięcej informacji, ok? Napiszcie mi coś takiego.
pytania możemy dostać, tak? Jakie pytania możemy dostać, tak? Gdzie? No. Nie, chciałbym, żebyście odpowiedzieli na takie pytanie. A. Takie pytanie ogólne, otwarte, na zasadzie powiedz mi wszystko, co wiesz o hipokampie. Coś okay. takiego. Chciałbym, żebyście spróbowali z pamięci wydobyć wszystkie 10 faktów, ok? Spróbujcie. Takie jedno duże pytanie otwarte. A generalnie to ja będę chyba kończył po tym ćwiczeniu, więc... Tak? Bo ile jeszcze czasu? Tak, to ja już będę tylko jeszcze 2-3 slajdy koniec. Postaram się jeszcze, żeby to trochę przypomnieć. Będę przechodził od stacji do stacji, dobra? Czyli przypomnijcie sobie, co było tutaj. To była pierwsza stacja. Jest druga stacja. Tu jest trzecia stacja. Trochę tak. Tu jest czwarta stacja. Tutaj jest piąta stacja. Szósta stacja. Siódma stacja. Ósma stacja. Dziewiąta stacja. I obok metali jest dziesiąta stacja. Coś tam pomysł trzeba. A, ja mam pytanie. Tak? Co to jest konsolidacja? Konsolidacja to jest taki proces jakby transportu będzie trwały, długotrwały. Bo generalnie jakby na potrzeby tego ćwiczenia tego mówiłem, tak? A, jasne, okej, okay, jasne. Okej, czy wszyscy już sobie coś nazdrowali, czy ktoś jeszcze potrzebuje czasu? Czy ktoś jeszcze coś pisze? Tutaj jak wam idzie? Jest? Wszystko? Ktoś jeszcze coś potrzebuje czasu? Ktoś coś jeszcze pisze? Nic? Dobra. Okej, to skoro nam tak fajnie poszło, to powiedzcie mi, co to jest hipokamp? Tak. Odpowiada za proces konsolidacji. Tak. I za odtwarzanie pamięci. Tak. Pomaga w odnalezieniu położenia ciała. Tak. Reguluje emocje. Znajduje się w płacie skroniowym i jest nieduży. Jest korpa. Składa się ze stopy, koryta i strzępka i kortyzol jest bardzo szkodliwy. Mhm, super. Ktoś jeszcze chce powiedzieć? Może tutaj kolega? Ja nic nie mówię, tak to szczerze. Ale mówię, jakbyś robiłeś to taki teraz, tak? No. Tak. No tak. No tak. No to hipokamp bierze udział w procesie konsolidacji, odpowiada za pamięć, za przetwarzanie informacji, pozwala odnieść położenie, jest częścią układu limbicznego, odpowiada za kontrolę emocji, występuje w parze. Nieduża struktura, tak to właśnie tak zapamiętałem wcześniej. No bo ten mały pomysł. Tak, żeby było. No i zaczynamy. Jak płacie, pamiętasz, co tam skraniowym. No i. Pamiętam, może słowo powiedzenia. Więc tak, zaczyna się najpierw od stopy, później jest koryto, a następnie jest strzępek. A co zabija hipokamp? Kortyzol. No niby tak, ale wiesz, każdy ma swoje jakby tam odpowiedzi, tak? Czy ktoś może się pomylił, albo jest coś wszystko. O, witam. Może teraz kolega powie, nie? Okej. Okay. Dobra. Ja jeszcze bym chciał, żeby tutaj dziewczyny powiedziały. Się bardzo uśmiechać. Powiedzmy. Poproszę. Więc
Pan, tak, udział w procesie konsolidacji, tak, odpowiada za pamięć, czyli informacji i orientację w przestrzeni, mm-hmm, ciała. Jest to układ limbaczny. Wierzch udziała jest częścią układu limbicznego. Mhm. Tak, tak. Który? Odpowiada za regulowanie emocji. Dokładnie. Jest to niedługa struktura w układzie skroniowym. Mm-hmm. Jest to tutaj tak. I składa się ze stopy, korytka, strzępu i negatywnie wpływa na okay. Super. To powiedzcie mi tak. Czy ktoś miał problemy z tą metodą? Czy komuś to sprawiało duży problem? Chciałby o tym powiedzieć? Co mu sprawiło na przykład problem? Może skojarzenia były takie nie za bardzo? Wiem, że nie wszyscy podnosili ręce, tak? Czy teraz możecie powiedzieć mi, że każdy mniej więcej 9-10 faktów sobie dobra zapamiętać? Tak? Widzę, że kiwają wszyscy. Czy egzamin się nie składa z tych 10 faktów, tylko z 1000? Czyli... Oczywiście, oczywiście. Natomiast wyobraź sobie, że przygotowałbym dla was materiał na 1000 rzeczy, nie? Ja wiem. Tak, ale jakby ja jestem sam beneficjentem tej metody. W sensie ja bym nie pokazywał wam czegoś, co nie działa. Dlatego ja pokazuję wam coś, znaczy na przykład zbudowałem swoje stypendium, zrobiłem fajną średnią i też wiem, że ludzie, nie wiem, na turniejach zapamiętywania albo na studiach to wykorzystują, tak? Więc takie 10 rzeczy, jak sobie pomnożę razy 100, czy tam, dobrze mówię, nie, razy 10, tak? Czy razy 100, tak? To ile wyjdzie? Dobra, 1000. Wszystko możesz w ten sposób zapamiętać. Masz listę na przykład 1000 takich pojęć. Jak widzisz teraz, nie wiem, ile nam minęło? Pół godzinki powiedzmy. I zapamiętaliśmy 10 faktów. To jest pierwsza wasza próba. Jak zrobicie sobie z tego wprawę, takie 10 rzeczy, to jest kwestia 15 minut i wszystko macie w głowie, tak? Sami widzicie, że wszystko pięknie odtwarzacie. Na pytania zamknięte dajecie radę, na otwarte dajecie radę. Wszystko to mi pięknie wyśpiewaliście. Więc to jest generalnie moja odpowiedź na pytanie. Jak można sobie radzić z tą sesją? Bo bólem często jest to, że nie ma czasu. Jak to się jest w stanie zapamiętać pół godziny, to czas jest. A nie wiecie, jak się uczyć? Już wiecie. Mózg lubi obrazy, barwne skojarzenia, barwne scenki, siostry Godlewskie i tak dalej. Więc dogadujemy się z mózgiem poprzez takie między innymi języki, jak właśnie obrazy. Generalnie według mnie to niweluje większych problemów. Bo ja osobiście już nie tracę czasu na to, żeby się uczyć. Zaraz zresztą wam pokażę, o co mi chodzi. Inteligentne lenistwo. Ja nie tracę czasu na to, żeby się uczyć. Jestem osobą leniwą. Jak przychodzi egzamin, to jest kwestia dwóch dni, że ja coś w ogóle powtarzam. I robię właśnie takie rzeczy. I wszystko mam w pamięci. A są osoby, które koło, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie i mówią, nie, za niczego nie pamiętam. Nie daję rady, tak? I dostałem gorszą ocenę ode mnie, gdzie ja byłem po prostu 2-3 dni. I to nie jest tak, że jestem jakimś geniuszem czy coś. To po prostu jest kwestia metody. Odpowiednio zrozumiany, odpowiednio dopasowany. Więc taką metodę stosujecie na prawie, medycynie i tak dalej. I to działa. Jak bardzo chcecie, tak jak chcę spojrzeć na przykład, tak, masz pamiętania, to napiszcie do mnie i ja wam pokażę konkretne case'y, że to działa, tak? Fitness mózgu to jest też kwestia wypadkowa tych metod. Bo to nie jest tylko kwestia taka, że super wam pójdzie na studiach i będziecie wymiatać na same piątki. To jest też kwestia tego typu, że ja teraz po używaniu tych technik, po tym okresie, kiedy stosuję te mnemotechniki i mówię do siebie obrazami, czuję się zdecydowanie bardziej inteligentny, czuję się zdecydowanie bardziej dopieszczony umysłowo, jakbym chodził regularnie na siłownię, tylko dla swojego mózgu. Coś takiego. Jest taka książka Fitness mózgu. I tam możecie sobie właśnie przeczytać, że świetną rozrywką dla mózgu jest na przykład czytanie kryminalistyki. Czytanie takich kryminałów na przykład, tak? Bo to pobudza wyobraźnię. Zobaczcie, jak my dzisiaj jesteśmy bardzo otoczeni Netflixem i filmami, że zewsząd nas atakują jakieś efekty 3D. A nasz mózg wtedy w ogóle nie popełnia żadnego wysiłku, żeby coś sobie samemu stworzyć. Więc taka metoda powoduje, że on po prostu ma siłowo. I stopniowo się rozwija, jak takie bicepsy czy inne mięśnie. Jeżeli sobie wpiszecie mój kanał na YouTubie, tam jest mnóstwo darmowego kontentu. Są takie wyrywkowe typu jak się uczyć, nie wiem, wiersza, faktów o osobie, ortografii i tak dalej. Jak na przykład chcecie zaimponować partnerowi, to jestem taki poradnik, że na przykład zapamiętać ulubiony film, muzykę, coś tam. Jak sobie wstukacie na YouTubie Maciej Łuczak, to jest pierwszy wynik, więc serdecznie polecam. Tu jest kontakt do mnie, numeru właściwie nie powinienem podawać, bo wszyscy dobrze znacie, tak? Ale jakbyście mieli jakieś pytania albo wątpliwości,
albo chcieli się umówić, żeby sobie pokazać, to śmiało walcie. I teraz tak, ja dla was przygotowałem niespodziankę. Tak? Jasne? Ja dla was przygotowałem niespodziankę. Dla wszystkich uczestników dzisiejszych jest pewna propozycja. Już mogę przyjmować? Tak. Jak wpiszecie sobie ten adres, to jest pewna po prostu propozycja dla was. Jeżeli chcecie, skorzystajcie, jeżeli nie, nie ma problemu, ale ja po prostu taką, mówię, wyciągnę do was rękę. Jesteście ludźmi ambitnymi, a zależy wam na tym, żeby poznawać te metody. Przyszliście tutaj dzisiaj po pracy, po szkole, żeby tu być, więc uważam, że jesteście osobami, którym warto taką propozycję dać. Także zapiszcie sobie ten adres, nawet tak teraz, jak wejdziecie, to wejdzie sobie kiedyś później. Najbardziej na tym zyskują chyba osoby, które mają Instagram, źle powiem. Czy wszyscy sobie zapisali? Czy jest OK? Tak. I taka na koniec jeszcze literatura. Jeżeli zainteresował nas temat pamięci, polecam książkę Joshua Foera, Jak zostałem geniuszem pamięci. On kiedyś był dziennikarzem i brał udział taki jako obserwator w turniejach zapamiętywania. Podglądał tych wszystkich mistrzów zakulisowo, myśląc, że oni są jakimiś super geniuszami. Że oni są jakimiś takimi bestiami o niesamowitych mózgach. Ale jak ich poznawał, okazywało się, że mózg mają zwykłe, są zwykli ludzie, tak? Badali się i okazywało się, że mózg mają taki jak każdy inny. Więc postanowił sam się nauczyć tych wszystkich metod, między innymi tą, którą wam się pokazałem, i sam zwyciężył w turnieju zapamiętywania, bodajże w Anglii. I udowodnił tym samym, że nie musisz mieć nieprzeciętnej budowy mózgu, wystarczy, że wiesz, jak się z nim dogadać i będziesz geniuszem pamięci, mówiąc krótko. I na koniec jeszcze chciałem podsumować cały ten wykład stwierdzeniem Tonego Buzana, czyli ojca map myśli, turnieju zapamiętywania, takiej filozofii, że ten mózg trzeba traktować jak mięsień i go rozwijać, że wiedza o tym, jak się uczyć, jest najważniejszą umiejętnością w życiu. I generalnie chciałbym, żebyście sobie te sentencje zapamiętali. To jest takie moje podsumowanie tego, co powiedziałem. No i to właściwie to jest z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze na sam koniec, że zostało jeszcze trochę czasu, chcielibyśmy ewentualnie może jakieś macie pytania do prelegenta, to teraz jest na to czas. Ja mam pytanie, tak? Ile czasu zajęło ci się nauczeniem tych wszystkich technik, kiedy się tym zainteresowałeś? To było bardzo stopniowe, bo rozpocząłem małymi krokami. Najpierw były fiszki, w ogóle technologia Quizlet. Pamiętasz Quizleta? Quizlet? To jest super rzecz. Tam możecie sobie wszystkie fiszki jakieś budować, macie gry edukacyjne, wstawiacie z Excela jakieś swoje, nie wiem, rzeczy i tam po prostu się fajnie generuje. Od tego zaczynałem. Potem jakieś tam akronimy, skrótowce na przykład, tak? Czyli zacząłem budować sobie jakieś skróty z pojęć. Aż doszedłem właśnie moimi krokami do tego, ta metoda się nazywa Pałac Pamięci. Do tej metody doszedłem właśnie tak moimi krokami i pierwsze moje wrażenie, jakie to jest dziwne, jakie skomplikowane, tak? Ale z czasem, zaufałem temu, zrobiłem mój pierwszy właśnie taki pałac na mapie ZS2 z gry komputerowej, żeby kolosa zaliczyć. Zaliczyłem kolosa, a jak się okazało, że wszystkie moje pojęcia, których miałem się nauczyć, mam na mapie z gry wideo w głowie, to myślę sobie, wow, że tak się można uczyć, tak? To jest niesamowite. Więc generalnie tak to wyglądało. Nie, to była kwestia pierwszego podejścia, że było trochę jeszcze za dużo w jednym miejscu, albo za mało w jednym miejscu. Teraz generalnie jak buduję te pałace, to właśnie jest tak, że jest dużo mniej w tych przestrzeniach, więc z czasem się też uczę, jestem z tutoriali zanurzony i tak dalej. Generalnie to trzeba poznać i rozwijać. I wiesz, trzeci, czwarty, piąty taki pałac, to już jest naprawdę spoko, nie? Ktoś jeszcze coś chciał zapytać? Nie działa to gorsząco, że potem siadasz do gry, żeby się zrelaksować, a masz tylko tak. Tak, powiem ci, że kiedyś wchodzę na Steama, a kumpel do mnie mówi, wpadłeś, żeby pograć, czy pouczyć się do sesji, nie? Ale no, tak generalnie się pouczyć, nie? Ktoś tam jeszcze ma pytanie chyba tutaj? Tak, ja mam pytanie. Właśnie w momencie, kiedy mamy się nie uczyć pojęć, tylko dochodzi do tego, że mamy na przykład ogólnie jakiś tekst o jakiejś tematyce i mamy egzamin. Nie wiemy do końca, co tam będzie. Nie ma jakichś konkretnych pojęć, tylko mamy wiedzieć ogólnie, o czym jest tekst
o czym on mówi i później umieć odpowiedzieć na pytania, to jak podejść do tego. Jeżeli masz tekst i on jest tekstem długim, objętościowo takim, że chcecie się wymiotować, merytorycznie takim, że jeszcze bardziej chcecie się wymiotować, po pierwsze robisz sobie streszczenie tego tekstu i wypisujesz najprostszym językiem dla twojego mózgu, na zasadzie mówisz do głupiego, o co chodzi w tym tekście, robisz takie streszczenie, na przykład od punktów, tak? Ja sobie robię coś takiego, że mam pojęcie, na przykład 5 najważniejszych punktów. Że z tych punkcików jestem w stanie powiedzieć jeszcze kolejnych 10 zdań, powiedzmy, tak? Więc robisz sobie takie streszczenie i z tego streszczenia próbujesz wyodrębnić ideę. Powiedz jakiś konkretny tekst, o co chodzi? Mm-hmm. No ona się składa z jakiejś idei, powiedzmy, tak? Z jakimś każdym paragrafem jest to jakaś idea, tak? Więc musisz sobie zamienić te poszczególne akapity w skojarzenia i umieszczać znowu w takich pałacach. I wtedy z każdego skojarzenia będziesz w stanie sobie te akapity odtwarzać, tak? One muszą być troszeczkę potem bardziej skomplikowane, wiadomo, że nie będą same siostry Godlewskie, tak? Natomiast... Może ja spróbuję coś pokazać jeszcze? Albo nie, dobra, szkoda czasu. Na pewno, co jest najważniejsze, to nie wpływać nieprzetworzonego tekstu. Tylko najpierw go sobie przetworzyć, streścić. Mapa myśli na przykład, to jest mega rzecz w ogóle. Używać kolorów w mapie myśli, tak jak Tomek Buzak mówi. Używać bardzo krótkich skojarzeń, tak? Czyli musisz sobie jeszcze raz, masz taką deklarację, oswajasz się z nią, czytasz. Potem sobie przetwarzasz, czyli robisz jakieś streszczenie, na przykład tak najważniejsze myśli, o co chodzi w każdym akapicie. I do każdego akapitu starasz się stworzyć jakieś skojarzenie. Jakiś element takiej deklaracji możesz powiedzieć na przykład? No bo wiesz, jakby tak na przykładzie byłoby najlepiej, nie? Jakbyśmy jakiś tekst mieli po prostu, nie? No ale wiesz, to jakby generalnie na tym to polega. Ktoś jeszcze coś chce zapytać? Czekaj, tutaj podejdę. Mówimy o tym, żebyś pamiętała wszystko, co masz na prezentacji powiedzieć, tak? Żeby to wyglądało naturalnie. No to powiedzmy, że robisz sobie prezentację o tym hipokampie na przykład, tak? Że to, co mówili dzisiaj ludzie po tym mini kolosie, który zrobiłem, to ty musisz musiała powiedzieć z pamięci jako prezentację. To właśnie wyobrażasz sobie na przykład, masz w głowie to, że to była ta konsola, to było coś tam. I jak tutaj sobie występujesz, to masz w mózgu takie obrazy, że najpierw była konsolidacja i cóż, nawijasz sobie z tego, tak? Potem była jakaś tam orientacja, nawijasz sobie z tego. Po prostu lokujesz sobie w każdej takiej lokalizacji część twojej prezentacji. Bo ja rozumiem, że każda prezentacja ma jakby jakieś takie swoje nagłówki na przykład, tak? Więc po takim nagłówku ty już jesteś w stanie powiedzieć, o co chodzi w tym tekście między innymi, tak? Tak mi się wydaje, czy nie? Czyli generalnie takie nagłówki sobie właśnie lokujesz w różnych takich miejscach, które sobie wyobrazisz. Może to być mieszkanie, jakaś ulubiona kawiarnia, ta aula na przykład, tak? I wtedy sobie w trakcie takiej prezentacji to wszystko odtwarzasz z głowy. Wiesz, to jest bardzo fajne do pokazania na przykładzie, ale no wiesz, no, trochę mnie to ogranicza, że jesteśmy tutaj wszyscy i ciężko mi tak dostosować się indywidualnie. Jakbyś chciała, to po prostu mówię, napisz do mnie, jakoś próbuję tam tego zaradzić, w zasadzie. Ktoś jeszcze coś? W krótkim czasie bardzo dużej ilości wzorów i jakichś rysunków i szkicy nauczyć. Jeżeli chodzi o wzory, na moim kanale jest na przykład jak zapamiętować wzory z chemii. Wszystko da się rozbić na skojarzenia. Jeżeli masz C2H5H, jesteś w stanie zrobić z tego skojarzenie. Zamieniasz sobie literki na obrazy, cyferki na obrazy, łączysz je w scenki i masz głowę. Nawiasy możesz zamienić w łuk, jakieś takie wiezgłębienie, jakiś kształt, który przypomina, tak? Także zobacz sobie też ten film, myślę, że masz co chodzi, nie? Polecam. Jakieś szkice i rysunki. A co rozumiesz przez szkice? Że na przykład co? No nie wiem, jakiś detal jest na przykład narysowany. Trzeba to umieć wyrysować szczegółowo, później na zaliczenie. Czy jakiś szkic, który ty musisz potem zarysować, tak? No. To wydaje mi się, że też byśmy mogli to upchnąć w jakieś skojarzenie, no bo nie wiem, rysujesz jakąś dolną kreskę czy górną kreskę, jak to się fachowo nazywa, musiał to wiedzieć, nie?
wiesz, jakiś, nie wiem, no zależy jak ten szkic wygląda. Bo jak masz zapamiętać, jak rysować coś, no to przecież masz poradniki na przykład, jak namalować coś tam. Gościu dyktuje pod kroku, co masz robić i myślę, że to może zrobić na skojarzenie, nie? To mi się wydaje, wiesz, że to sobie się nie robiłem, ale myślę, że... Zawodowe jest jakiś śruby. Aha. I z nich 12 rodzajów załóżmy, na tym zbiorze. Okej. Okay. No brzmi to groźnie, że tak powiem. Ale wiesz, ja nie chcę tutaj mówić za każdym razem, że skojarzenia, a tak to wygląda. No po prostu na wszystko odpowiedzią jest skojarzenie. Bo mózg tak to wszystko dyktuje sobie. A wiesz, ja na przykład też jeszcze nie do końca mam rozeznanie na przykład z tym, jak się uczysz, nie wiem, choreografii tanecznej na przykład, tak? Bardzo mnie to interesuje i chciałbym kiedyś się spróbować to nauczyć. Może to robić na przykład szybciej, może to było ciekawe. Szkice. Wydaje mi się, że też możemy to mieć do skojarzenia. Bo instrukcja robienia szkiców to jest instrukcja, którą możemy zapisać na kartce jako tekst na przykład, tak? A taki tekst możemy zamienić na skojarzenie. Więc wiesz, krok pierwszy, coś sobie wyobrażasz, wiesz jak to zrobić, tak? Coś takiego. Tą stronkę z fiszkami, o której mówiłeś, jak się nazywa jeszcze? Quizlet. Jak quiz, tylko że jeszcze let na końcu. No jest mnóstwo fajnych technologii, tak? Jak sobie na przykład stukacie w sklep Google Drops, to jest mega fajna aplikacja do nauki języków na przykład, tak? Nie wiem, Duolingo, bo po prostu teraz technologia jest taka, że tylko korzystać. A daty? Fakty. Co tutaj? Pan? Tak? Daty, fakty. Mieliśmy na przykład naukę numerów telefonów, tak? To generalnie daty zapamiętujemy w dokładnie ten sam sposób, tylko tutaj, jak są już takie daty, że powiedzmy jest 12-20 dat, to już bym sugerował to, co Pan wcześniej mówił. Zaprogramować sobie tak te 20, na przykład, czy te dwucyfrowe liczby, żeby do każdej mieć już stałe skojarzenie. Jest taka metoda, która się nazywa Person Action Object. Jak Pan sobie wpisze na YouTubie, jak zapamiętać daty, kody i numery, zrobiłem ten tutorial. Dokładnie opisałem, co trzeba robić. Myślę, że to będzie odpowiedź na Pana pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo. A kiedy na przykład musimy wpływać ustawy na pamięć, bo wiadomo, one mają też to do siebie, że bardzo różne tematyki dotyczą. Jedna na przykład opisuje jakąś normę, co należy zrobić w takiej i takiej sytuacji, a inna na przykład strukturę działania jakiegoś urzędu, jakiejś instytucji, jakie są jej procedury. No i wtedy, wiadomo, to jeszcze trochę no, taka inna dziedzina, no bo wiadomo, innego tam sposobu budowania skojarzeń potrzebujemy, żeby opisać hipotetyczną sytuację z ustawy, a innego inaczej, bo musimy używać tych skojarzeń, żeby powiedzmy znać tam opis, tam wszystkie tam wypunktowane cechy jakiejś tam instytucji albo jakiejś procedury urzędowej, czy tam powiedzmy czegoś takiego. Wydaje mi się, że język prawny jest, przynajmniej dla mnie, bo ja nie jestem w ogóle osobą prawną, no trochę ciężki do strawienia dla mózgu, tak? Bo są zawsze jakieś takie poważne teksty, takie surowe, tak, tak dalej. Więc trzeba sobie go zamienić według mnie. Znowu na takie streszczenia, mówię na przykład tutaj koleżanka o tych deklaracjach, czyli powiedzmy mam jakąś ustawę, streszczamy sobie o co w niej chodzi, jaka jest idea stojąca za nią, czy tak jak mówisz, dotyczy sytuacji, czy jakiegoś urzędu, konkretnie czego dotyczy. Pisać sobie na przykład trzy fakty z tej ustawy, tak? No i te fakty oczywiście dla mnie skojarzenia. W tej zasadzie, takie po prostu dojście do momentu skojarzeń, to jest po prostu tylko ta różnica, tak? W momencie, kiedy się uczymy prawa, medycyny i tak dalej, natomiast wszystko się kończy tak na skojarzeniach. Zawsze. Jak chcesz tak zapamiętywać, nie? Czy nie wiem, czy ty do końca nie rozumiesz? No powiedzmy. Nie, nie, chociaż może jeszcze mówić do tego, tak? Bo nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. Chodzi o to, żeby sobie zrobić powiedzmy streszczenie tej ustawy. Tak. Ale no powiedzmy, czy to nie byłoby z drugiej strony przedłużenie sobie roboty, no bo jakbyśmy na przykład mamy powiedzmy jakąś ustawę, to żeby zrobić całe streszczenie całe, musimy ją najpierw przelecieć i coś tam faktycznie zapamiętać. Przeczytać tę ustawę w sposób klasyczny i tam coś jednak zapamiętywać, żeby móc robić to streszczenie, więc.
ta metoda, to już musimy robić streszczenie, to zakłada, że my już ten tekst trochę jednak znamy, a właśnie chodzi o to, że zaczynamy z takiej pozycji, że my w ogóle nie wiemy, co w tekście jest, a musimy już zacząć wiedzieć. Jasne. Nawet jeżeli nie wiesz, o co chodzi w tekście, a go streszczasz, to twój mózg wtedy zapamiętuje i uczy się tego wszystkiego. Nawet jeżeli nie jesteś osobą, która zna jakiś przedmiot, wykład, ale powiedzmy, bazując na jakichś kilku jego faktach, opowiadasz to komuś jak nauczyciel na przykład i próbujesz wytłumaczyć, ej, słuchaj, Bartek, Konrad i tak dalej. Generalnie w tej ustawie chodzi o to i o to. Nawet jak się trochę mylisz, nie do końca wszystko mówisz, to jest mega sposób na zapamiętywanie informacji. Streszczanie nie jest przedłużeniem roboty, bo i tak musisz ten tekst, jak to określiłeś, przelecieć 1000 razy. Więc to ci zajmuje dużo więcej czasu niż zrobienie jednego dobrego streszczenia, prawda? Czy to w praktyce oznacza, że my mamy te ustawy przepisywać sobie? Nie przepisywać, tylko streszczać. Pisać streszczenie ustaw. Na przykład, no. To jest metoda uczenia się. To jest dużo lepsza metoda uczenia się niż zebranie wszystkich pod lupę w skali 1:1. Dlatego ja preferuję, jak wykładowca robi mi slajdy, że nie przepisuję wszystkich liter z tego slajdu, tylko od razu jak notuję, robię sobie streszczenie tego, co jest najważniejsze. No bo czy ja potem będę pamiętał, że ktoś tam robił coś tam i coś tam, coś tam, coś tam. Chodzi, żebym nie wiedział, o co chodzi. I teraz też ważne oczywiście jest to, ile od ciebie wymaga nauczyciel, tak? Bo jak wymaga, żebyś znał wszystkie nazwiska, wszystko coś tam, wiadomo, że to jest trochę gorzej, niż jak nauczyciel wymaga tylko prostej odpowiedzi na pytanie twarde na przykład, tak? Ale tak jak mówię, musimy jak najbardziej uprościć sobie język tej ustawy, żeby nasz mózg zareagował na zasadzie okej, jest spoko, a nie tak, że jest, znowu jakieś prawo, co wychodzi, nic z tego nie rozumiem, tak? Musisz dowiedzieć się, o co chodzi z tej rzeczy, której się uczysz. Bo jak uczysz się czegoś, czego nie rozumiesz, jaki to ma sens? Dlatego zalecam też, że jak wykład robi osoba, która używa ciężkich słów i nikt z tego nic nie rozumie, to trzeba je wygooglować i wiedzieć, o co chodzi, tak? Bo po co się uczyć czegoś, czego nie rozumiemy, tak? Nie ma to sensu. Zawsze trzeba sobie takie rzeczy tłumaczyć na chłopski rozum, jakby się było totalnym idiotą. Prawda. To jest budowanie podstawy. Czy jeszcze coś tam? Może masz jakieś pytanie, tak? Do tego, czy nie? Powiedz sobie. Okay. Jasne, jasne. Okay. Jakieś mnemotechniki, które nie opierają się na skojarzeniach, bo to jakby przychodzi mi trochę trudniej. Okej, okay. A czemu ci przychodzi trudniej? Nie wiem. Trudno w sensie umiesz tego brać, tak? Na przykład? Nie, no po prostu. Mhm. Jestem też ciekaw innych technik, okay. Oprócz tych, bo o skojarzeniach już kończyć? Słyszałem. To możesz powoli, pytanie. To pytanie już kończymy. Uważam, że świetną metodą jest na przykład metoda akronimów. Jak masz na przykład zestawy funkcji, zestawy list. Ja na przykład miałem na pedagogikę rodzaje pedagogiki. I to mi się łączyło w słowo sport, jak sobie zrobiłem po pierwszej literze. Się okazało, że jak miałem w głowie sport, to potem widziałem SUR do pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, oligofenopedagogika, rewalidacyjna i tyflopedagogika. I wszystko miałem w pamięci. Nawet teraz to mam, jak to mówię, tak? Ale już w ogóle tego nie przypominałem sobie wcześniej. Więc akronimy są mega. Co jest piękne w tej metodzie, to jest to, że ona łączy ze sobą wszystkie metody. Czyli nauczysz się tego sportu i wyobrazisz sobie, że przy Szarpeo stoi Federer. Federera skojarzysz sobie ze sportem i powiedzmy, że robisz sobie podróż pamięciową. Więc tutaj masz hasło sport, więc już potem wiesz, że surdo, resocjalizacyjna, oligofreno, rewalidacyjna i tyflo. I już po prostu wszystko wiesz, tak? Więc łączymy wszystkie metody i budujemy z nich palce pamięci. Co jeszcze? Jak sobie stukasz w mój kanał, to ja tam generalnie metod na razie nie nazywam za bardzo, ale zobaczysz właśnie, tak jak panu mówiłem, metoda nazywa się Person Action Object, z tym, że ona też bazuje na skojarzeniach, więc nie wiem, czy się zainteresuje. Co jeszcze? Zobaczysz sobie tam też technikę uczenia się wiersza. To jest, tak to nazwałem, ale tak naprawdę nie wiem. Może z niej korzystać jakiś aktor filmowy, jak się uczy scenariusza. Jak się uczysz ustaw na przykład, tak? Ten kolega mówi ustawy. To jest fajne, bo możesz sobie rozpisać wszystkie słowa od pierwszej głoski na przykład, tak? Ale to mówię, po prostu zobaczysz sobie ten mój kanał, tak? Już kończymy. Tak, już kończymy. Dziękuję pięknie. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na nasze następne spotkanie, które na pewno już wkrótce.